If you're going to try, go all the way. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. Thomas Müller, the traffic goalkeeper. Ahí para que pueda llegar Gareth Bale, rapidísimo Bale. Corta la pelota Gerard Piqué. Oh, just like this. Chance though, the endeavour of Costa's. You see Costa just pinching Koscielny's pocket. Ambitions et une action qui sera tout proche de voir les Rennais marquer. Action confuse, mais on va regarder. Dzień dobry. Na dzisiejszym wirtualnym treningu wracamy do analizy gry środkowego obrońcy, którą rozpoczęliśmy już w zeszłym tygodniu. Skład niezmienny. Przemysław Kamiński. Michał Kaczmarek. Tadeusz Kapuściński. I Przemysław Madej. Gotowi? Pogoń do boju! Przypominam nasz temat. Wymarzony środkowy obrońca, czyli... Czyli jak już zaczęliśmy w poprzednim tygodniu, w ubiegły piątek, za nami część pierwsza tematu wymarzony środkowy obrońca. Omawialiśmy cechy, jakimi powinien się na boisku kierować. Wymarzony środkowy obrońca rozpoczęliśmy od cech wymienionych przeze mnie i przez trenera Tadeusza. Zapraszamy do części drugiej, w której trener Michał i trener Przemysław omówią pozostałe cechy wymarzonego środkowego obrońcy, czyli cechy, dzięki którym możecie stać się lepszymi zawodnikami na tej pozycji. Cechami, jakie wyróżniliśmy do tej pory, są między innymi antycypacja, czyli przewidywanie inaczej, gra głową, ponieważ skuteczna gra głową jest niezwykle ważna zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, co mogliście zobaczyć po strzelonych bramkach przez zawodników z najwyższej światowej półki. Asekuracja, czyli wsparcie dla zawodnika, który atakuje piłkę. Dodatkowo powiedzieliśmy sobie o współpracy z bramkarzem, zarówno w działaniach defensywnych, jak i ofensywnych. Przechodzimy do kolejnej części, do kolejnych składowych tego naszego wymarzonego obrońcy. Ja na początek element bardzo oczywisty. Umiejętność, którą ceni na pewno każdy trener na świecie. Umiejętność, bez której nie można zostać topowym obrońcą. Mianowicie jest to umiejętność gry 1-1. Dużo wspominaliśmy o niej podczas analizy faz gry, a dokładniej bronienia. Kto nie widział, zachęcamy do obejrzenia, bo tam już dużo o tej grze 1-1 mówiliśmy. Ja przypomnę tylko wskazane przez nas elementy, których nie mogliśmy pominąć w analizie gry środkowego obrońcy. Przypomnę tylko, mówiliśmy, odbiór piłki możliwy jest poprzez wyprzedzenie. Omawialiśmy grę 1-1 w ustawieniu z przodu, z boku i z tyłu. Tutaj na załączonym materiale będziecie mieli krótki zbiór
tych wszystkich odbiorów piłki. I od razu przejdźmy do obejrzenia materiału. Pierwsza sytuacja, odbiór piłki przez wyprzedzenie. Tutaj Sergio Ramos świetnie wyczuł moment, kiedy mógł wejść przed przeciwnika i przeciąć to podanie. To też wiąże się z antycypacją, o której mówił trener Przemysław na poprzednim materiale, gdzie omawialiśmy również grę środkowego obrońcy. Tam była antycypacja i też mogliście zobaczyć takie fragmenty, gdzie było wyprzedzenie. Zobaczcie tutaj odbiór piłki przez wyprzedzenie, wejście przed przeciwnika, przecięcie linii podania i od razu mogli przejść do budowania ataku. Tutaj kolejny pojedynek, walka bark w bark. Van Dijk również będzie starał się wyprzedzić przeciwnika i odebrać piłkę, przeciąć podanie. Kolejna sytuacja, mamy ustawienie z przodu. Tutaj Kompany w pojedynku z samym Leo Messi. Bardzo ważne ustawienie obrońcy, o którym mówił trener Michał Kaczmarek w filmie o bronieniu, więc tam warto sobie przypomnieć, bo to były niezwykle ważne elementy. Zobaczcie tutaj poprawne ustawienie i odbiór piłki w sytuacji 1 na 1 z przodu. Kolejna sytuacja, również z przodu Van Dijk. Świetnie wejdzie ciałem przed Gnabry'ego i odebrał mu piłkę. Tutaj mamy ustawienie z boku. Jak widzicie, dość duża odległość, więc dodatkowa cecha środkowego obrońcy to również szybkość, bo często musi toczyć te pojedynki biegowe z zwykle bardzo szybkimi napastnikami. Tutaj też wślizg, element, który często musi stosować środkowy obrońca, również dodatkowa umiejętność przy tej grze w odbiorze piłki, czy w grze 1 na 1 w defensywie. Ustawienie z tyłu, kolejna sytuacja, którą także omawialiśmy, krótkie przypomnienie. Odbiór piłki, tutaj od razu wyprowadzenie świetne Sergio Ramosa do przodu. Zobaczcie tutaj, bardzo często środkowy obrońca musi toczyć naprawdę ciężkie pojedynki z napastnikami, tam gdzie muszą często przepychać się, walczyć bark-bark o tą piłkę, więc taki środkowy obrońca również musi dysponować dużą siłą. To, co już wspomniałem w sytuacji, gdzie był Piqué, duża szybkość, często te piłki, które są rzucane za obrońców, tutaj muszą również środkowi obrońcy dysponować tą szybkością, aby mogli dogonić zawodnika z piłką i nie dopuścić do oddania strzału przez przeciwnika. Tutaj Varane, dwa razy będzie taka pokazana jego sytuacja, bardzo szybki środkowy obrońca, bardzo również ważna umiejętność. Zobaczcie, jest tutaj wyraźnie za Griezmannem, ale dogonił go, wykonał świetny wślizg i nie dopuścił do oddania strzału przez przeciwnika. Do naszego wymarzonego środkowego obrońcy dokładamy gra 1 na 1 w defensywie. Kolejną cechą, o której chciałem powiedzieć, to odwaga. Dobry środkowy obrońca musi być odważny. Jak zobaczycie na materiałach, które wybrałem, nieraz ta odwaga wręcz ociera się o szaleństwo, ale niejednokrotnie dzięki właśnie tej odwadze możemy uniknąć utraty bramki. Dewizą armii amerykańskiej jest hasło: kto ma odwagę, wygrywa. To hasło świetnie odnosi się również do sytuacji boiskowych. I zobaczcie, pierwsza sytuacja, którą przygotowałem. Dwóch obrońców drużyny Arsenalu, dwóch środkowych obrońców. Rzuciło się pod nogi napastnika Liverpoolu, aby zablokować ten strzał. Dzięki odwadze poświęcili się, wiedzieli, że mogą dostać piłką. Tak się tutaj też stało.
ale dzięki ich odwadze nie dopuścili do tego, aby piłka leciała w światło bramki. Kolejna sytuacja, chyba moja ulubiona. Niesamowite zachowanie Terego, to szaleństwo, o którym mówiłem tutaj, możecie zobaczyć. Niesamowicie chciał zasłonić całym swoim ciałem bramkę, aby piłka nie doleciała do bramki. Na szczęście jeszcze był drugi obrońca środkowy, który zablokował to, ten strzał. Kolejna sytuacja, mogliście ją zobaczyć na naszej czołówce. Puyol niesamowicie do końca wyczekał ten moment strzału i swoim ciałem zasłonił bramkę. Oczywiście nie mógł tego zrobić rękami, bo byłby to rzut karny i czerwona kartka, a on schował ręce i świetnie zablokował swoim ciałem bramkę, nie dopuścił do jej utraty. Tutaj bardzo częsta sytuacja boiskowa, gdzie obrońca musi zaryzykować. Wie, że napastnik będzie strzelał, ale on stara się nie dopuścić tutaj do strzału napastnika. Tutaj hasło trenera Michała, często używane, lubi to powtarzać, trenerze. Zawodnik nie bał się wsadzić głowy tam, gdzie inni boją się wsadzić nogę. Dokładnie. Często trener Michał to hasło powtarza i tutaj, tak jak widzieliście, właśnie tak Sergio Ramos nie dopuścił do strzału przeciwnika. Kolejny fragment, również z naszej czołówki, ale nie mogło go tutaj zabraknąć. Poświęcenie, niesamowita odwaga, wybijając głową piłkę praktycznie z ziemi, bo tylko taką miał możliwość. I jeszcze nabił Oliviera Giroud i dzięki temu nawet zyskali piłkę. Tutaj bardzo podobna sytuacja, Erika Bidal, który występował z powodzeniem i na lewej obronie, i na środku obrony. Podobna sytuacja, również heroicznie głową wybija piłkę. Niejednokrotnie mogliśmy obserwować w meczach takie sytuacje, gdzie szczególnie przy tych strzałach blisko bramki, chcąc zablokować strzał przeciwnika, nie dopuścić, aby piłka wleciała do bramki, gdzieś tutaj właśnie zdarza się, że obrońca ma kontakt z słupkiem, na pewno bardzo bolesne, ale trzeba mieć tą odwagę, aby nie dopuścić do utraty bramki. Na koniec jeszcze cytat Dana Browna. Odwaga bez umiejętności to samobójstwo. Więc nie wystarczy być jedynie odważnym. W pierwszej kolejności oczywiście umiejętności, ale w połączeniu z odwagą dają nam tą zabójczą mieszankę wymarzoną przez wielu trenerów. Więc do wymarzonego środkowego obrońcy dokładamy odwagę. Oprócz umiejętności defensywnych, wielu trenerów oczekuje od swoich środkowych obrońców również kreatywnej gry ofensywnej. To oni przecież wielokrotnie muszą decydować o przebiegu akcji swojego zespołu. Jedną z umiejętności, która poszerza nam wachlarz możliwości gry ofensywnej, jest gra długim podaniem. I zobaczcie materiał, który przygotowałem. Będzie tutaj wiele długich zagrań połączonych z różnymi innymi elementami. Tutaj czas na wprowadzenie. Zobaczcie, Chiellini ma bardzo dużo miejsca, ma czas, wie, jaką decyzję podjąć, jaka decyzja będzie najlepsza. W tym przypadku wybrał właśnie długie podanie, przerzut na drugą stronę. Oczywiście wykonuje to bardzo dokładnie i od razu akcja nabrała szybkiego tempa. Druga sytuacja, tutaj bardzo często Sergio Ramos właśnie wykonuje to w ten sposób. Gra na dwa kontakty. Otrzymał podanie od bocznego obrońcy, przyjęcie, głowa w górze i zobaczcie, bardzo dokładny przerzut na drugą stronę.
zagranie długiej piłki. Kolejny fragment. Tutaj chciałem zatrzymać. Znowu Chiellini. Zobaczcie, głowa uniesiona w górze. To zagranie długiej piłki musi być poprzedzone obserwacją pola gry. Chiellini wie, co chce zrobić, wie, jaką podjąć najlepszą decyzję, która napędzi jego atak. Zobaczcie tutaj na załączonym obrazku. Zaznaczony fragment na czerwono. Bardzo duża przewaga zawodników drużyny przeciwnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7-2. Tutaj akcja tą stroną nie będzie miała powodzenia, dlatego zmiana ciężaru gry, zagranie długim podaniem na drugą stronę. Kolejny fragment. Zobaczcie, tutaj może nie mamy, tutaj mamy równowagę liczebną, nie ma przewagi broniących, ale jest bardzo duże zagęszczenie. Przed Sergio Ramosem jest bardzo duża liczba zawodników, dlatego nie ma sensu pchać piłki tutaj, gdzie jest bardzo ciasno, tylko również tutaj decyzja o długim podaniu, przerzut na drugą stronę. Piłka, kolokwialnie mówiąc, na nos i od razu mogło być zagranie w pole karne. Zobaczcie, kolejna sytuacja. Bardzo dużo zawodników przed zawodnikiem z piłką, natomiast po drugiej stronie mnóstwo wolnej przestrzeni, zaznaczony obszar na czerwono, bardzo dużo miejsca i tam posłana piłka. Rozciągnięcie gry nawet miał na tyle czasu, żeby gdy piłka była w powietrzu, podziękować swojemu środkowemu obrońcy za tą decyzję i za to wspaniałe wykonanie. Bardzo często środkowy obrońca, tak jak w tej sytuacji, znajduje się z piłką bardzo wysoko. Van Dijk już dobrych 10 metrów na połowie przeciwnika z piłką i on musi tutaj podejmować decyzję, co z nią zrobić. Również duże zagęszczenie przed nim, przerzut na drugą stronę, oczywiście bardzo dokładny. Tutaj zobaczcie, również zagranie środkowego obrońcy na drugą stronę. W zaznaczonym obszarze mamy przewagę 3-2, więc bardzo często ten przerzut, dzięki niemu będziemy sobie mogli wypracować sytuację, gdzie będziemy mieli przewagę liczebną. Tutaj jeszcze będzie dodatkowe obiegnięcie, o którym też już kiedyś wspominaliśmy. Więc dzięki tej umiejętności środkowego obrońcy możemy sobie stworzyć przewagę liczebną po drugiej stronie boiska. Tutaj świetne zagranie, długa piłka za plecy obrońców. To też bardzo ważne, bo dzięki niej od razu możemy napędzać dalej swój atak. Zaznaczyłem tutaj ten moment. Szczególne pozdrowienia dla trenera Kamińskiego. Jego jedno z ulubionych słów trenerskich, percepcja. Zobaczcie, Chiellini przed przyjęciem piłki obserwuje, co będzie zaraz najlepszym jego wyborem. Przed przyjęciem widzi, co jest przed nim i zobaczcie, przyjmie piłkę i od razu długie zagranie za plecy obrońców i od razu można stworzyć bardzo groźną sytuację. Do tych cech, które już tutaj widzicie, do tych umiejętności, dorzucamy kolejną, czyli umiejętność gry długim podaniem. Jak widzicie, pozycja środkowego obrońcy jest bardzo rozległa i można o niej opowiadać bardzo długo. Ja ze swojej strony chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze o trzech elementach, na które ja szczególnie zwracam uwagę, jeśli chodzi o grę na tej pozycji. Pierwszym z tych elementów jest kierowanie blokiem defensywnym. Jak wiecie, środkowy obrońca jest to osoba, która zazwyczaj znajduje się najbliżej własnej bramki, oczywiście poza bramkarzem.
Oprócz tego znajduje się w centralnym pasie boiska. Dzięki temu widzi ona bardzo dużo, widzi całe boisko, widzi wszystko, co się dzieje przed nią. Za jej plecami tak naprawdę znajduje się już tylko bramkarz, który może widzieć jeszcze więcej niż środkowy obrońca. Ale ta możliwość tego, że znajduje się w środkowym pasie i jest ostatnim zawodnikiem swojej drużyny, pozwala mu bardzo dużo obserwować. Te zdolności percepcji, które powinien posiadać środkowy obrońca, pozwalają mu wyciągać wnioski, pozwalają mu kierować swoim zespołem, podpowiadać, dawać wskazówki po to, żeby jego zespół funkcjonował jeszcze lepiej. Przejdźmy już do materiału filmowego, który Wam przygotowałem. Włączymy go. Na początek chciałem Wam zwrócić tylko uwagę na Thiago Silva, gdzie widać, jak instruuje swój zespół. Jest to bardzo duże zbliżenie, więc nie będziecie widzieć całego kontekstu, o co chodzi, ale chciałem zwrócić uwagę tutaj na to, co się znajduje na jego ramieniu, czyli opaskę kapitana. Jak widzicie, często, bardzo często, środkowy obrońca jest właśnie kapitanem. Nie jest to oczywiście wymóg, nie jest to konieczne, jednakże te wszystkie cechy przywódcze, które pozwalają mu kierować blokiem defensywnym, często powodują, że właśnie środkowy obrońca znajduje się w roli tej osoby, która dzierży opaskę kapitana. Ale przejdźmy już od razu dalej. Kierowanie blokiem defensywnym jest to bardzo ważna umiejętność, którą cechują się najlepsi obrońcy na świecie. Zwróćcie uwagę na Virgila van Dijka, który cały czas gestykuluje, podpowiada swojemu zespołowi, mówi, co mają robić, jak się zachować, żeby jego zespół funkcjonował lepiej. Zwróćcie uwagę, co się stało. Nie posłuchał obrońca wskazówek Virgila, musiał później on naprawiać błąd swojego rywala, naprawiać błąd swojego kolegi z zespołu. I tutaj próbował mu wyjaśnić, że może troszeczkę inaczej mógłby się zachować. Widać, że cały czas ta gestykulacja, podpowiadanie jest w niego obecne po to, żeby jego zespół funkcjonował jak najlepiej. Te zdolności przywódcy, autorytet, który wynika z jego pozycji, z jego po prostu umiejętności, jest ogromnie, ogromnie ważny. Przejdźmy dalej. Na kolejnej sytuacji również będzie widoczny zawodnik Liverpoolu, Virgil van Dijk. Zwróćcie na niego uwagę. On jest tutaj oznaczony, daje wskazówki, pokazuje ręką, mówi, jak się zachować, po to, żeby jego zespół funkcjonował jeszcze lepiej. On już spełnił akurat w tej sytuacji swoją rolę, podał, piłka została minięta. Pewnie, jeśli nie będzie konieczności, nie będzie na niego wracała, więc chce jeszcze wspomóc swój zespół tym, że podpowie, pokaże, będzie osokurował oczywiście w defensywie, żeby jego zespół funkcjonował jeszcze lepiej. Przejdźmy dalej. Cały czas, zwróćcie uwagę, cały czas jest podpowiedź, cały czas jest kierowanie zespołem. Zwróćcie uwagę tutaj. To jest bardzo ważny element, który środkowi obrońcy też robią. Wynika z tej właśnie komunikacji, czyli mówienia, czyli komunikacji werbalnej oraz komunikacji niewerbalnej, bo jak wiecie, na stadionach, gdzie siedzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi, niewiele może być słychać, więc oprócz tej komunikacji werbalnej, czyli mowy, musi być komunikacja niewerbalna, czyli wszelkiego rodzaju mowa ciała, gestykulacja i tak dalej. Tutaj po tym, jak przejął piłkę Liverpool, o czym już wiecie z poprzednich materiałów, pewnie będą chcieli przejść do akcji ofensywnej, do ataku szybkiego. Środkowi obrońcy nie mogą zostać w polu karnym i cały zespół nie chce, Liverpool nie chce, żeby cały zespół został w polu karnym, tylko żeby wyszedł wyżej. Virgil szybko im o tym przypomina, nakazuje wyjście szybko do przodu, dzięki czemu zespół, mimo że pewnie wie, że ma to zrobić, ale dostaje jeszcze szybki bodziec przypominający wszystkim zawodnikom, że należy wyjść z akcją ofensywną, skrócić grę, żeby nie zostawać w własnym polu karnym i przy następnej stracie nie narażać się na kontrę. Tutaj tak samo zwróćcie uwagę, wydaje polecenie ręką, pokazuje, żeby jego partner z środka obrony krył zawodnika, żeby mieli go pod kontrolą, wskazuje, gdzie jest. Tu kolejna osoba, Carlesa Puyola mieliśmy na zdjęciu. Jest to też urodzony kapitan, urodzony środkowy obrońca, który świetnie to robił, świetnie potrafi łączyć te cechy przywódcze z cechami lidera i dzięki niemu zespół często funkcjonował znacznie lepiej, bo on swoim działaniem, swoją mową ciała, mową werbalną wspierał swój zespół. Kolejna rzecz, jeszcze raz wrócimy tutaj do Liverpoolu.
jego zachowań, jaką jest gdzieś tam kierowanie blokiem defensywnym, tutaj akurat w formie trzymania linii spalonej. Virgil van Dijk stara się tą linię utrzymać, kieruje tym blokiem, żeby ta linia była utrzymana, żeby można było złapać tutaj napastnika drużyny Leicester na tak zwanym offside. Jest to perfekcyjnie wykonane z ich strony, trzymają się równo, on kieruje, dowodzi. Zwróćcie uwagę teraz też na charakterystycznego zawodnika, jakim jest Diego Godin. Znajduje się w środku obrony obecnie Interu Mediolan. I zwróćcie uwagę na tą akcję. Cały czas od jej początku mówi, instruuje, podpowiada po to, żeby zespół Interu w sytuacji problematycznej, czyli gdzieś tam, gdzie piłka jest pod własną bramką Interu, był w stanie się z tego wybronić, wypchnąć rywala spod własnej bramki, oddalić zagrożenie. Tutaj może bezpośrednio piłki nie odebrali, ale oddali, spowodowali, że zespół Lazio znacznie oddalił piłkę od ich bramki. I zwróćcie uwagę właśnie na tego zawodnika oznaczonego tutaj jasnym kółkiem. Cały czas podpowiada, cały czas instruuje, cały czas krzyczy, mówi do nich, żeby byli skupieni, żeby można było kontynuować akcję. I na koniec już tylko Piqué. I tutaj nawiązanie do tej antycypacji, o tym, co mówił trener, opowiadał trener Kamiński o rozumieniu. I tutaj doskonale widać, jak Gerard Piqué, jeden z najlepszych środkowych obrońców na świecie, instruuje swojego kolegę z zespołu, jak to ma wyglądać, bo o czym będę mówił później. Często środkowy obrońca jest przedłużeniem ręki trenera na boisku i dzięki swojej właśnie umiejętności czytania gry może wspierać trenera na boisku, pomagać zespołowi. Do naszego wymarzonego środkowego obrońcy dodajemy kierowanie blokiem defensywnym, umiejętności przywódcze, komunikacja. Zawarliśmy to wszystko jednym hasłem, bo jest to niezmiernie ważne, żeby zawodnik na tej pozycji się tym charakteryzował. Przejdziemy do kolejnej cechy naszego wymarzonego środkowego obrońcy, o której chciałbym Wam powiedzieć. Trener Przemek już wspominał, że środkowy obrońca musi również umieć grać w ofensywie. W obecnych czasach nowoczesni środkowi obrońcy nie ograniczają się już do tego, żeby przejąć piłkę i podejść do najbliższego, żeby wybić piłkę, tylko są pierwszymi napastnikami, łącznie z bramkarzem, pierwszymi napastnikami zespołu w ofensywie. I tą umiejętnością gry w ofensywie jest umiejętność wprowadzenia piłki do gry. Chciałbym wam przybliżyć materiał, który przygotowałem i spójrzcie, o co tak naprawdę chodzi. Zatrzymajmy. To, o czym już mówiłem, środkowy obrońca jest pierwszym napastnikiem. Musi mieć wysoki poziom umiejętności technicznych, że musi umieć wszystko to, co umie napastnik, żeby umiał też wykorzystywać prowadzenie piłki, podanie w swojej grze. Na pierwszym filmiku widzicie Puyola, który 2 razy ruletą ogrywa zawodników Walencji i pozwala przejść do akcji ofensywnej. Ale teraz o tym wprowadzeniu, dokładnie o co tak naprawdę chodzi. Jest to bardzo ważny element, jeśli chcemy zaskoczyć rywala. Nie chcemy, żeby środkowy obrońca podał do najbliższego i żeby tak skończyło się jego zadanie. Jeśli ma miejsce, chcielibyśmy, żeby przeszedł do akcji ofensywnej i wprowadził element zaskoczenia w szeregi rywala. Zwróćcie uwagę na Virgila van Dijk, który zaobserwował, że przed nim jest wolna przestrzeń, wolny teren. Zdecydował się na wprowadzenie i popatrzcie, dzięki czym minął od razu, nawet pierwszym zacięciem 2 zawodników, wprowadza dalej. Widzi, że nie jest za bardzo atakowany. Dalej wprowadza piłkę. Po prowadząc już 20 metrów, minął tak naprawdę 5-6 zawodników. Jako że przed sobą znowu miał wolny teren, zdecydował się, że będzie prowadził dalej i zobaczcie, do czego doprowadziło to zespół Celticu Glasgow, gdzie Virgil grał wcześniej. Dlatego, że wbiegł w pole karne, zawodnicy tak naprawdę nie wiedzieli, jak się zachować, bo jest to niecodzienna sytuacja dla zawodników rywala, bo nie zawsze środkowy obrońca to robi, ale tylko jeśli ma teren, powinien to robić, bo jest to bardzo groźna broń. Dlatego chcielibyśmy, żeby nasz środkowy obrońca był wyposażony w takie umiejętności.
Kolejną rzeczą, do której chciałbym, żebyśmy przeszli, jest wprowadzenie piłki po odbiorze piłki. Zobaczcie, Sergio Ramos przejmuje piłkę i nie decyduje się na wybicie, na jakąś pochopną decyzję, tylko jeśli ma trochę wolnego terenu przed sobą, stara się wprowadzić, włączyć do akcji ofensywnej i stać się już pierwszym napastnikiem, który będzie mógł doprowadzić zespół tutaj Hiszpanii do zdobycia bramki. Popatrzcie teraz na Carlesa Puyola, o którym już mówiłem. W pierwszym wprowadzeniu minął już dwóch napastników rywala, ma przed sobą bardzo dużo wolnego terenu, decyduje się na prowadzenie piłki. Nie musi podawać, nie ma konieczności, prowadzi i dzięki temu zespół Barcelony może świetnie przejść do akcji ofensywnej. Tutaj gdyby nie faul, byłoby jeszcze większe zagrożenie. Zwróćcie uwagę na Chiellini'ego, który w momencie oznaczonego teraz na czerwono, który w momencie przyjęcia już widział, że ma wolną przestrzeń i rozpoczyna wprowadzenie piłki do gry. Dzięki temu wprowadzeniu mija kilku zawodników rywala, dzięki czemu jego zespół ma dużo większe możliwości do gry w ofensywie. Popatrzcie, oznaczony, przyjmuje, wprowadza, mija napastników, mija linię pomocy. Teraz zostaje już tak naprawdę tylko czterech zawodników drużyny przeciwnej. Zespół Juventusu może łatwiej dojść do sytuacji strzeleckiej. Staje piłka napastnik. Nie możemy grać dalej. Popatrzcie, tu już ten element obserwacji, o którym już mówiliśmy. Przyjęcie. To wprowadzenie nie musi trwać tego. Wprowadził, minął obrońcę, ściągnął krycie, bo to jest kolejny element, o którym warto wspomnieć. Wprowadzenie do momentu skupienia uwagi rywala na sobie. Jeśli środkowy obrońca poda piłkę, zanim skupi uwagę rywala na sobie, to tak naprawdę nie odciąga tej uwagi od swoich partnerów. Jeśli on skupi uwagę jednego, dwóch rywali, to tych rywali już dla pozostałej części zespołu jest mniej do ogrania. Więc to jest bardzo ważny element, wprowadzenie piłki do skupienia. Ale myślę, że o tym będziemy mówić szerzej kiedy indziej. Ostatnim już elementem jest umiejętność wprowadzenia piłki do gry również szybkim podaniem i gdzieś tam umiejętność współpracy z bramkarzem, o czym już mówił trener Tadek. Popatrzcie, stworzenie szybko linii podania, danie wsparcia i dzięki temu nie ma teraz takiej możliwości do wprowadzenia, bo tu już blisko będzie doskakiwał do niego napastnik, decyduje się na podanie, wprowadzenie piłki do gry podaniem już od razu linię wyżej, dzięki czemu zespół Realu Sociedad może z takim rywalem jak Barcelona przejść do budowania dalszej akcji ofensywnej. Podsumowując, umiejętność wprowadzenia piłki do gry jest bardzo ważna z perspektywy teraźniejszej gry, gdzie środkowi obrońcy są pierwszymi napastnikami, a większość zespołów chce budować piłkę, chce budować akcję krótkimi podaniami. Kolejną cechą, jaka dochodzi do naszego wymarzonego środkowego obrońcy, jest umiejętność wprowadzenia piłki do gry. Zacząłem od cech mentalnych, od kierowania blokiem defensywnym, cech przywódczych, komunikacji. Zakończę również na cesze mentalnej, mianowicie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, podążając za encyklopedią PWN, jest to przejęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. Środkowy obrońca, jako że już mówiliśmy sobie o tym, jest ostatnim zawodnikiem zazwyczaj drużyny broniącej, musi pamiętać, że każda strata z jego strony będzie się pewnie kończyć bramką. Więc musi mieć to z tyłu głowy i musi być odpowiedzialny za piłkę, za zespół, po to, żeby jego zespół zdobył jak najlepszy wynik. Przejdźmy do materiału filmowego. Mamy na początek sytuację, która już była i w naszym promo, i którą przedstawił już trener Przemek Madej. Carles Puyol blokuje klatką piersiową strzał
drużyny przeciwnej. Jest odpowiedzialny za zespół, chce za wszelką cenę powstrzymać rywala, poświęca się blokując swoim ciałem, ale tutaj właśnie ta odpowiedzialność się bardzo przejawia, bo za wszelką cenę chce uchronić swój zespół, czuje się za niego odpowiedzialny, czuje się, że jest liderem tego zespołu i musi mu pomóc, żeby za wszelką cenę tej bramki nie stracił. Przejdźmy dalej. Popatrzcie, oczywiście nie zawsze są to aż tak heroiczne, że tak powiem, występki, czyny. Zwróćmy uwagę na Gerarda Piqué, który w sytuacji 1 na 1 stara się nie tylko wybić piłkę i przeciąć, ale stara się też być odpowiedzialny za to, żeby jego zespół mógł tam od razu próbować bramkę zdobyć. Czyli on nie wybija, nie idzie po najmniejszej linii oporu, ale przyjmuje i stara się od razu wprowadzić piłkę do gry. Tutaj popatrzcie kolejna rzecz. Jest ostatnim obrońcą, jest świadom tego na pewno. Wie, że nie bardzo może popełnić błąd, bo pewnie zakończy się z utratą bramki. Stara się tę piłkę odebrać, przejąć i wyprowadzić dalej do akcji ofensywnej, żeby Barcelona mogła kreować akcję. Zobaczmy. Przejęcie, wyprowadzenie. I możemy grać dalej. Kolejna cecha odpowiedzialności łączy się również bardzo z asekuracją. Chciałbym, żebyście teraz zwrócili na uwagę na tych dwóch zawodników, ale przede wszystkim chodzi mi o tego ustawionego trochę dalej. Widzi, że jego partner będzie wychodził do zagrania, do długiej piłki, która została zagrana. On już obserwuje to i popatrzcie, co zrobił. Asekuruje swojego kolegę, który skacze do głowy. Wie, że jeśli przegra pojedynek, że jeśli nie trafi w piłkę, jeśli on stałby z nim w linii, nie asekurowałby go, pewnie kończyłoby się to utratą bramki. Więc jego odpowiedzialnym zachowaniem było to, że poszedł do tyłu, zasekurował swojego partnera i jeśli nawet jego partner by przegrał pojedynek, przegrał sytuację, on jest w stanie ten błąd naprawić. Bierze odpowiedzialność na siebie. Zobaczmy dalej. Kolejna sytuacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Może nie widać tutaj dokładnie, może nie wiecie do końca, o co mi chodzi, ale zwróćcie uwagę na ręce Thiago Silva. Są one schowane za plecami. Zobaczcie, znajduje się on w polu karnym. I teraz popatrzcie, znajduje się on w polu karnym. Jest świadom tego, że jeśli miałby rozłożone ręce z tak bliskiej odległości, napastnik mógłby go nabić. On odpowiedzialnym zachowaniem chowa te ręce, żeby zminimalizować ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo, jakim jest rzut karny, niewątpliwie, swojego zespołu. Przejdźmy dalej. Zwróćcie uwagę. Chowa ręce, staje nabity, nie pozwala na jakąkolwiek groźną akcję. Kolejną sytuacją jest zachowanie w momencie gdzieś tam kontrataku. Brak pochopnej decyzji, trzymanie linii, odpowiedzialność za to, żeby tej bramki nie stracić, tak? Trzyma linię. Wiadomo, że jeśli któryś z zawodników stanąłby nie tak, jak powinien, zawodnicy Tottenhamu mogliby z łatwością strzelić bramkę. A poprzez to, że biorą na siebie odpowiedzialność zawodnicy Tottenhamu mają znacznie utrudnione zadanie. Spójrzcie, to jest sytuacja, zmuszenie do zagrania do boku i do końca asekurowanie zespołu rywala. I ostatnią rzeczą, o czym mówiłem, brak, że tak powiem, pochopnych decyzji, ryzykownych decyzji na końcu, jeśli nie są one konieczne. Jeśli widzimy, że jestem ostatnim zawodnikiem swojego zespołu i nie mam za bardzo miejsca do tego, żeby tą piłkę prowadzić, powinienem szukać podania. Szukać podania po to, żeby mój zespół nie stracił głupio piłki. Bo jeśli ja w tej sytuacji tracę głupio piłkę, prawdopodobnie narażę swój zespół na bardzo groźną sytuację ze strony rywala. Dlatego odpowiedzialnym zachowaniem będzie tutaj poszukanie dobrego podania, oczywiście najlepiej do przodu, jeśli jest taka możliwość. I zobaczcie. Zawodnik Tottenhamu otrzymuje odpowiedzialnie piłkę w grze. Nie wydaje się niepotrzebne działanie. I spójrzcie już na koniec na zawodnika Juventusu, Matisse de Ligta, który gdzieś tam również bierze odpowiedzialność na siebie, chce
za wszelką cenę uchronić swój zespół przed tratą bramki. Ostatnią cechą już, o której dzisiaj mówimy, którą dołożymy do naszego wymarzonego środkowego obrońcy, jest odpowiedzialność, umiejętność zadbania o kogoś lub o coś, czyli zadbania o swój zespół, zadbania o piłkę. Tutaj chyba trenerze też ta odpowiedzialność nie pojawiła się przypadkowo, bo ona się też przeplatała z innymi już umiejętnościami, cechami, o których mówiliśmy, bo była i antycypacja, i była tam odwaga, i była gra jeden na jeden w defensywie, i kierowanie blokiem defensywnym. To chyba nie jest przypadek, że akurat ta cecha tutaj pada na końcu. Zdecydowanie nie jest to przypadek, bo jest to fundament tych wszystkich cech tak naprawdę. Środkowy obrońca musi być świadom tego, że jest ostatnim obrońcą, jest najbliżej własnej bramki i musi podejmować odpowiedzialne decyzje. Zobaczmy teraz wspólnie, jak wy radzicie sobie z tym elementem, jak radzą sobie środkowi obrońcy w naszej akademii. Przejdźmy teraz do podsumowania tych wszystkich cech i umiejętności, o których mówiliśmy. Już w pierwszej części mówiliśmy o takich cechach jak antycypacja, gra głową, asekuracja, czy też odwaga, o której mówiliśmy dzisiaj. Dodatkowo wspomnieliśmy o współpracy z bramkarzem, zarówno w działaniach defensywnych. Było to między innymi blokowanie strzałów, przesunięcie piłek prostopadłych, czy też asekuracja oraz w działaniach ofensywnych, takich jak tworzenie linii podania. Również w dzisiejszej już drugiej części omówiliśmy sobie grę 1 na 1 w defensywie. Również trener Michał mówił o kierowaniu blokiem defensywnym, natomiast ja wcześniej mówiłem o umiejętności gry dłuższym podaniem. Przedstawiałem Wam również umiejętność prowadzenia piłki do gry oraz bardzo ważną cechę, jaką jest odpowiedzialność za zespół, za piłkę.
To wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć na temat analizy gry środkowego obrońcy. Wszystkie te cechy i umiejętności tworzą właśnie takiego naszego wymarzonego środkowego obrońcy. No ale chyba myślę, że możecie się śmiało z nami zgodzić, że każdy takiego środkowego obrońcę chciałby mieć w swojej drużynie, będąc na boisku, chciałby grać z takim zawodnikiem obok niego. Dziękujemy albo bardzo. Mieć takiego zawodnika przed sobą, panie trenerze. Albo mieć go przed sobą. Dokładnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za kolejny film i do zobaczenia na następnych materiałach podczas wirtualnych dni treningowych. Cześć. Do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia.